Tradycyjnie już pod koniec miesiąca, tym razem w środę 30 marca, odbyła się kolejna już sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Radni wysłuchali sprawozdania zarówno przewodniczącego Rady z pracy Rady Miejskiej za 2015 rok oraz przewodniczących poszczególnych komisji. Wprowadzono również pewne zmiany w budżecie miasta. Rada dokona zmian budżetowych i tutaj pieniądze zostaną w przesunięciach tych budżetowych zostaną zabezpieczone na wykonanie projektów ulic i tutaj mam na myśli ulicę na osiedlu szkolnym, na osiedlu centrum, jak również na ulicy Polnej. Są to takie z naszego punktu widzenia newralgiczne punkty naszego miasta. Następnie Rada podejmie w dalszej części uchwałę, w której udzielimy pomocy finansowej dla województwa dolnośląskiego i ta pomoc będzie wykorzystana na przebudowę drogi wojewódzkiej, która znajduje się w Rościszowie i tutaj we fragmencie chodnika. Zostanie w Rościszowie wykonany fragment chodnika mniej więcej na wysokości od zakładu Toja do domu tkacza. Podczas sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w statusie ośrodka pomocy społecznej, aby sprawnie i bez komplikacji można było realizować zadania związane z rządowym programem Rodzina 500+. Jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Przypomnę Państwu, że w związku ze zmianą siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, która nastąpiła na początku tego roku, zarówno lokalowo, jak i przede wszystkim pod kątem administracyjnym, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Czekamy już tak naprawdę z niecierpliwością na 1 kwietnia, wtedy kiedy nasi mieszkańcy będą mogli składać wnioski. Wiemy, że to jest około 1000 dzieciaków, w którym to 500+ będzie przysługiwało. Cały budżet na ten rok, pomijając pierwszy kwartał, to są 4 800 000. W przyszłym roku myślę, że to będzie kwota około 5,5 miliona złotych. Więc pierwsze środki również z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy, które pozwoliły nam na przygotowanie sprzętu, miejsca, biurka oraz personelu. Personel jest odpowiednio przeszkolony. Korzystamy oczywiście z naszych zasobów personelowych. Nie zatrudnialiśmy żadnej dodatkowej osoby. Jest stażysta tylko i wyłącznie do pomocy, natomiast obsługą zajmą się te same osoby, które do tej pory zajmowały się innymi świadczeniami wypłacanymi na rzecz naszych mieszkańców. W dalszej części radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania miasta. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych zakończyły sesję w Pieszycach.